Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z MTA. Jesteśmy na projekcie i dzisiaj wam pokażę, jak szybko wykonywać zadania dzienne związane ze sweeperami. Czy to jest po prostu oddanie powiedzmy 750 kg nieczystości, czy zarobienie jakiejś tam powiedzmy kwoty, tam jest chyba 4,5 tysiąca i chyba 5 tysięcy. Coś w tych granicach. Powiem wam w dwóch przypadkach, jak sobie to ogarnąć na szybkości w około godzinkę czasu, a nie 2 godziny, jak pewnie co niektórzy tak się męczyli. Tak więc do tego sposobu podejdźmy sobie na sweepery, które się znajdują tutaj w San Fierro, a w tym miejscu. Mam nadzieję, że każdy chyba będzie wiedział, które to jest miejsce. No, spawn początkowy jest w tym miejscu, tu jest ten dolar z tym rowerem, tu jest więcej graczy. Wystarczy prostą drogą pojechać tutaj, jesteśmy koło środka ruchu, tam gdzie prawo jazdy się zdaje. No i tutaj zaraz jest taki salon samochodowy. Jeśli ktoś grał w singla, no to na pewno będzie wiedział. I wystarczy sobie podjechać na sweeperki. Dlaczego tutaj? Bo z tego miejsca będzie fajnie nam dojechać do miejsca docelowego. Z Las Venturas też można, natomiast jest, wydaje mi się, że nieco dłużej. A super wiadomo, nie jeżdżą w jakąś tam zawrotnej prędkości, więc czas ma tutaj ogromne znaczenie. Tylko mam jeden problem, ponieważ nie ma ani jednego sweepera. O, jest jeden sweeperek tutaj powolny, więc szybko go tutaj przejmuję. Nie ma co na co czekać. Pod F5. Tu ten kod możecie wykorzystać rzeczywiście i dostać 1000 dolarów na start, to już wiecie pewnie. Bardzo fajnie by było. Zadania dzienne. Dzisiejsze zadanie to jest udać się do pracy sprzątacza i oddać 750 kg. Łatwizna. Zrobimy to w godzinkę. I teraz tak, jedziemy sobie po prostu na górne Las Venturas, czyli gdzie to jest. To jest tutaj w to miejsce. Już wam pokazuję drogę. Droga jest bardzo prosta, łatwa do zapamiętania. Jedziemy chodnikami. Dlaczego? Dlatego, że jadąc chodnikami, tak naprawdę zbieramy więcej śmieci. Widzimy, mamy 11 setnych kilograma na sekundę, ale to spokojnie. W miejscu docelowym zbieramy o szybkości 26 setnych kilograma, czyli 0,26 kg na sekundę. To jest po prostu miejsce, w którym zbieramy najszybciej. Jeszcze niektórzy twierdzą, że Angel Pine jest tym dobrym miejscem do tego. Natomiast Angel Pine daje nam tylko 20 setnych kilograma na sekundę, czyli jest po prostu wolniej. Zresztą jak dojadę sobie na miejsce, to zobaczycie, że naprawdę jest tam masa ludzi, którzy spędzają tam czas na sweeperach, dlatego że jest tam szybko i po prostu robią tam zadania dzienne. Natomiast teraz, jak obliczyć sobie, jeśli mamy na przykład 5000 zarobić na sweeperach, tak? Wiadomo, kursy się zmieniają. Jeśli wpiszemy sobie ukośnik kursy, ja mam binda. Teraz jest równa piątka za te śmieci. A ten kurs się zmieni za 51 minut. W zasadzie możecie tego nie widzieć, więc macie tutaj konsolę. I mamy tak, sweepery, chambers i tak dalej. O, to jest tutaj. Sweepery 5 dolarów za kilogram śmieci, ale załóżmy, że będzie tutaj na przykład 4,50, tak? Więc macie do zarobienia powiedzmy 4,800, tak żeby było trudnie do obliczeń. 4,800 dzielicie sobie przez aktualny kurs, tyle musimy oddać. Zadania z tym, że musimy oddać, żeby zarobić na sweeperach, jest troszeczkę trudniejsze, ponieważ zajmuje tam powiedzmy 10-15 minut dłużej, ale natomiast też jest łatwe do wykonania w tamtym jednym miejscu, czyli po prostu easy. Nie dość, że wykonamy zadania, zarobimy piątkę, to jeszcze dostaniemy dodatkowe tam 2-300 chyba ja mam. Na tych, gdzie trzeba zarobić, jest chyba 2,5, tak? Czy nie, ja mam chyba 1800? 1800? No, 1800, dobra, to mi się prace popierdoliły tutaj. No i generalnie teraz jedziecie sobie tutaj tym mostem tam, aż do samego końca, cały czas chodnikiem. Chociaż jak wjedziecie na most, to już nie ma znaczenia, czy jedziecie chodnikiem, czy jedziecie ulicą. Polecam jechać ulicą. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu szybciej. Bo chodnikiem na moście trzeba omijać różne dziwne przeszkody. Nie przejmujcie się bramkami, które są płatne oczywiście, ale jak jedziecie sweeperkiem, no to nie płacicie za bramki. Tyk. Gdybyście jechali samochodem do Las Venturas po sweepera, musielibyście zapłacić za bramki, więc biorąc sweepera z San Fierro, oszczędzacie 30, a nawet 35 dolarów.
Dwa przejazdy to jest 70 albo $60, w zależności czy macie bilety, czy też nie. No i zaraz wam pokażę, co dalej. Dobra, mijając ostatnią kolumnę mostu Golden Gate'a, spokojnie mogę sobie przejechać już na chodnik, dlatego żeby tam później gdzieś tam nikomu nie przeszkadza, bo tutaj wyjeżdżałem z magazynów. I jadę cały czas prosto tym chodnikiem, aż nie wjadę do tunelu, a w tunelu trzeba będzie odbić w którąś ze stron. Dobra, jestem tutaj w tym tunelu, tak jak widzicie, tu są rozwidlenia, więc trzymam się cały czas z lewej strony, bo do tego miejsca tutaj trzeba wjechać teraz z tego tunelu. Tutaj, jak widzicie, są takie kolumny podtrzymujące ten tunel. W dalszym ciągu sobie jadę tutaj chodniczkiem, bo jest więcej, 0,22 kg było. Wjeżdżając na ulicę już mam 0,17, więc warto jeździć po chodniku. I tak widzicie, już prawie, że jestem na miejscu, a już mam 55 kg śmieci zebranych. Spoko. I zajęło mi to 7 minut. Czyli dojeżdżając na miejsce, już w zasadzie jesteśmy blisko. Już tam co nieco widać, tutaj gdzie jest ten salon samochodowy z tymi terenówkami. Tutaj sobie skręcamy o styk. Dobra, jesteśmy na miejscu. No i tak jak widzicie, dojeżdżając na to miejsce, zebrałem prawie że 60 kg śmieci. Czyli teraz wystarczy zebrać tutaj jakieś 650 i można wracać. Zajęło mi to 7 minut, więc zobaczycie, że jak przepracowany czas wyjdzie tam gdzieś około godzinki, to ja będę spokojnie już mógł stąd sobie wracać i jechać, oddać te wszystkie nieczystości, które żem właśnie zebrał. I teraz moja taktyka jest następująca, tak jak widzicie właśnie. Niektórzy jeszcze tam skręcają tamtą uliczkę, ale ja sobie jadę tutaj, bo po chodnikach wiadomo jest 0,26, jeśli jedziemy z prędkością 40 km. No i to się najszybciej zbiera, o tak jak widzicie, tamten co pojechał tamtędy, też jest to jakiś sposób, natomiast ja preferuję taki, jak wam pokazałem, bo tam można uderzyć w latarnię, w słupy, można szybko sobie uszkodzić swepera, więc nie wiem, czy on później tam może się unieruchomić, czy nie, ale szkoda by mi było trochę czasu tutaj. No i tutaj zakręcamy, czyli robimy takie po prostu kółeczko. O, tamtemu to się już dymił, bo mnie tam uderzał. No i tak jeździmy, aż nie zbierzemy 700 kg zanieczyszczeń. No bo 50 znowu zbiorę, jak będę wracał, więc bez sensu, żebym robił coś nadprogramowo, nie? No to widzimy się w sumie za moje jakieś 50 minut, a za wasze 2 sekundy. Dobra, niecałe 40 chyba z 7 minut jakoś tak, nie, więcej. 45 minut później, o. 700 kg nieczystości już mam zebranych, więc tak jak mówiłem, w godzinkę można się tutaj uwinąć. Akurat, nie wiem, 7-8 minut mi to zajmie, żeby sobie wrócić tam na bazę. I mamy godzinę wykonane zadanie. Czyli tak jak powinno być, a nie tak jeżdżąc po ulicach, że byśmy musieli tam chyba jeździć z 1,5 godziny przy takich dobrych wiatrach. Bym powiedział, to tak z 2 godziny to by wychodziło. Czasami właśnie widuję takie osoby, dlatego też ten filmik powstał, żeby po prostu wam przekazać taką informację, że w takim oto miejscu dosyć szybko można wykonać właśnie to zadanie. No a zadania właśnie są potrzebne do tego, żeby później odebrać sobie premię w postaci pieniędzy, punktów premium, czy chociażby punktów reputacji za wykonanie 7 zadań w ciągu. Opłaca się, naprawdę. No i wracając tą samą trasą, 58 minut, prawie że 59, 759 kg zanieczyszczeń w zasadzie mogę oddać, tym samym wykonując zadanie. Ważne jest to, żeby nie wysiąść z pojazdu podczas tego zadania, wiadomo. Ja sobie też blokuję drzwi, żeby mi się przypadkiem gdzieś tam nie nacisnęło, chociaż tu w sweeperach chyba 2 razy trzeba nacisnąć, tak. No i 4100 zarobione, plus 1800 premii. Obczekał chyba tutaj na sweepera. Możesz jechać robić zadanie, gościu. No. Tak więc prawie, że 7000 więcej na koncie. Gitara. I to było na tyle. Tak się powinno grać tutaj na sweeperach, tak żeby nie tracić czasu. Tamto miejsce polecam każdemu, kto będzie robił. Jeśli komuś się przydało, to dajcie mi znać, żebym też wiedział, że komuś się to po prostu przydało. No tak po prostu. Jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj ten kanał. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, Discorda, TikToka. Wszystkie linki masz w opisie. A ja mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.